Nie ma to jak mała czarna z rana. Cześć, dzień dobry. Witam Was w nowej serii na moim kanale poświęconej kawie. Skąd zamiłowanie do kawy? Mój tato twierdzi, że wystaję to z mlekiem matki. Ale to raczej niemożliwe, ponieważ ja nie uznaję kawy z mlekiem. Ale prawdą jest, że moi rodzice pili dużo kawy. I z czasem zapach, który mi najpierw przeszkadzał, później stał się znośny, następnie nawet przyjemny, a teraz nie wyobrażam sobie dnia bez filiżanki kawy. Nie jestem baristą ani ekspertem w tej dziedzinie, ale od czasu do czasu, zwykle 3 razy dziennie, lubię wypić sobie filiżankę naparu spalonych ziaren kawowca. Dlatego w tej serii chciałbym w sposób najbardziej nieobiektywny przedstawić Wam świat kawy, jaki znam. Dzisiaj trochę opowiemy sobie o historii i zaserwuję Wam espresso. Odcinek zacznę od krótkiej lekcji historii, ale jeżeli bardziej interesuje Was część praktyczna, to będzie ona przedstawiona w drugiej części filmu. Historia kawy wiąże się z legendą o pasterzu imieniem Caldi, który zauważył, że kozy z jego stada są nad wyraz pobudzone i zaciekawiony tym faktem postanawia je śledzić, żeby sprawdzić, skąd ta anomalia u zwierząt. W pewnym momencie zauważa, że kozy posilają się małymi czerwonymi owocami z krzewu przypominającymi jagody. Caldi postanawia zerwać kilka owoców i zanosi je do mnicha z pobliskiego klasztoru, który zaciekawiony opowieścią pasterza postanawia zbadać tajemnicze owoce. Suszy je, smaży, gotuje, piecze, waży i w końcu udaje mu się uzyskać napar, który pomaga jemu i współbraciom wytrwać w nocnych modlitwach. Ile prawdy jest w tej legendzie? Ciężko powiedzieć. Ale mawia się, że w każdej legendzie tkwi ziarno prawdy. W tej ziarno kawowca. Obecna nazwa pochodzi według 2 źródeł. Od nazwy etiopskiego miasta Kaffe, w rejonie którego powstawały pierwsze plantacje kawy, lub arabskiego słowa kahwe, określającego kawę, lub wino. Na lekcjach historii przy omawianiu odsieczy wiedeńskiej zapewne obiło Wam się o uszy nazwisko Jerzego Kulczyckiego. Polski dyplomata, dzięki znajomości kultury i języka tureckiego, przyczynia się do polskiego zwycięstwa nad Kara Mustafą. W dowód uznania ze strony króla Jana III Sobieskiego Kulczycki ma prawo wybrania łupu i ku zdziwieniu wszystkich, zamiast złota, broni czy innych drogocennych rzeczy, wybiera worki z czarnym ziarnem, które nie nadaje się do jedzenia, a przez ziomków uważane jest za karmę dla wielbłądów. Kulczycki jednak zna wartość swego łupu i po pewnym czasie otwiera w Wiedniu kawiarnię, a dziś na rogu ulicy jego imienia stoi posąg z podobizną pierwszego polskiego baristy. Mniej więcej w tym samym czasie powstawały pierwsze zaparzacze do kawy. XIX wiek to rewolucja w świecie kawowym, a wszystko za sprawą Włocha, Angelo Moriondo, który opatentował pierwszy ekspres. Nowoczesna jak na ówczesne czasy technologia pozwalała na szybkie parzenie kawy, jednak furory nie zrobiła. Kolejne modyfikacje wprowadzali Bazerra, Pavioni czy Adruino. Ten ostatni zyskał rozgłos za sprawą tego plakatu, na którym dżentelmen wychylający się z pociągu parzy kawę w ekspresie. Pytanie, czy ekspresy były tak szybkie, czy pociągi tak wolne? Początek lat 60. to Fema E61, czyli ekspres znany ze współczesnych kawiarni, jak również domów. Osiągał zawrotne ciśnienie 10 bar, które pozwalało na zaparzenie idealnego espresso. Tyle na dziś, jeśli chodzi o historię, i zabieramy się za parzenie kawy. Na pierwszy ogień idzie ekspres kolbowy. Przedstawiam Wam Anię, która jest numerem 1 w parzeniu kawy w moim domu. Jednak zanim zacznę przygotowywać kawę, jeszcze raz powiem, że nie jestem baristą i nie jest to przepis na idealne espresso, a jedynie mój sposób parzenia kawy. Ekspres kolbowy przeznaczony jest dla osób, które rytuał parzenia kawy stawiają ponad komfort i czas. Jest to jego duża zaleta w porównaniu do ekspresu automatycznego, ponieważ we własnych 4 kątach możemy poczuć się jak profesjonalny barista,
ale tylko we własnych czterech kątach, ponieważ gabaryt tego ekspresu nie pozwala nam go zabrać nigdzie indziej, a dodatkowo jeszcze trzeba zabrać ze sobą na przykład młynek, który jest zwykle osobną częścią. Dla osób, które tak jak ja piją espresso czy americano, nie stanowi to żadnego problemu, ale dla tych z Was, którzy wolą kawy z mlekiem, takie jak flat white, cappuccino czy caffè latte, dodatkowym utrudnieniem może być nauka poprawnego spieniania chociażby mleka, która w ekspresach automatycznych zastąpiona jest przez program idealnie dobierający proporcje i kawa zawsze wychodzi taka sama. Przygotowanie kawy rozpoczynamy od nagrzania ekspresu, które trwa kilka minut. Wybieramy ziarno i mielimy. Należy jednak pamiętać, że od stopnia zmielenia ziarna zależy wiele. Jeżeli zmielimy zbyt grubo, kawa przeleci przez sitko, nim ekspres osiągnie odpowiednie ciśnienie. Jeśli zbyt drobno, zapcha się sitko i będziemy musieli powtórzyć cały proces od nowa. Przy nowej paczce kawy innego gatunku lub innej mieszanki należy pamiętać o tym, żeby skorygować młynek, ponieważ może się okazać, że poprzednie ustawienia nie będą dobre. Trzeba pamiętać również o regularnym czyszczeniu młynka. Już podczas mielenia kawy możemy poczuć przyjemną woń, która dociera do naszego ośrodka węchu. Umijamy kawę przy pomocy tampera z naciskiem około 15-20 kg. Przed zamontowaniem kolby przepukuje zwykle ekspres. Kiedy kolba jest już na miejscu, podstawiamy wcześniej nagrzaną filiżankę i zaczyna się. Najpierw powoli, niczym lokomotywa w wierszu Tuwima, ale już po chwili widzimy, jak spływa pienista, aromatyczna esencja. Książkowo samoparzenie powinno trwać około 25 sekund. Espresso nie jest rodzajem kawy, który możemy popijać czytając książkę. Standardowa porcja espresso to około 20-30 ml, więc już po dwóch łykach widać dno filiżanki. Przejęzyczenie na początku odcinka nie było przypadkowe, ponieważ w Polsce często możemy usłyszeć o ekspres. Jest to poniekąd logiczne, ponieważ jest to kawa z ekspresu. Natomiast nazwa espresso jako sposób parzenia kawy wzięła się od włoskiego przymiotnika espressivo, co oznacza wyrazisty, bo takie właśnie jest espresso. Kawa wypita, więc teraz należy jeszcze wyczyścić ekspres i możemy przejść do podsumowania. Główne zalety ekspresu kolbowego są następujące. Kawa z takiego ekspresu smakuje najlepiej. Możemy zaparzyć każdy rodzaj kawy dzięki spieniaczowi. Możemy poczuć się jak profesjonalny barista. Aromat w trakcie parzenia kawy jest niepowtarzalny. Proces parzenia kawy od początku do końca zależy od nas. Do wad takiego ekspresu możemy zaliczyć małą mobilność, długi czas przygotowania, to, że nie wybacza błędów, trzeba pamiętać o jego regularnym czyszczeniu. Jeżeli jesteście ciekawi, ile trzeba zapłacić za taki ekspres, to już Wam mówię. Podstawowy model włoskiego producenta to jest koszt około 300 zł. Natomiast górna granica zależy tylko od Was. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że smakował Wam. To znaczy, mam nadzieję, że spodobał się Wam i dowiedzieliście się czegoś ciekawego o historii kawy i ekspresie kolbowym. Koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama, na którym jestem bardziej aktywny. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!